Cześć. Co pani tu robi? Cześć, misiu. Kornelko. A kto tu jeszcze jest? Igi? Cześć, misiu. Co tu pani robi, panie Gabrysiu? Co pani robi? Co pani robi? Kontrolę? Nein! Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tutaj takim pokazywaniem wszystkiego. Pokażę wam, co jak obecnie rośnie i pokażę wam nowe liście, pokażę wam, co się budzi, pokażę wam, co pociąłem w sumie wszystko, co przesadziłem, co przywiązałem. No i zaczniemy może od naszej tutaj pięknej monstery Aurei Deliciosy, która wypuściła, patrzcie, ten przepiękny liść, który jest całkowicie marmurkowany i nie jest jakiś tam, wiecie, z takim kawałkiem żółtego albo, nie wiem, jak to nazwać, taką plamą. Tu jest całkowita marmorata. On jeszcze jest bardzo świeży, jest jeszcze mięciutki, ale zobaczcie. Będzie wyglądał zjawiskowo. Pierw właśnie może przejdziemy tutaj dołem i pójdziemy na górę trochę, na bok i zobaczymy, jak to się wszystko tutaj rozwiąże. Dobra, tutaj mamy Philodendrona elegansa, który wypuścił kolejny liść. Niestety jakoś tak nie szaleje ten elegans. Podlewam go rzadko w sumie, bo one nie potrzebują takich wielkich tutaj ilości wody. I sobie stoi. Tutaj mamy pociętą begonię, koralinę. Pocięłem ją, bo ona już była tak wielka. Słuchajcie, ja nie miałem już w ogóle miejsca, a tam kociarnę, patrzcie, wywaliła ziemię z doniczki. Nie miałem już miejsca i szkoda było mi wywalać. Znaczy nie chciałem wywalać, ale musiałem po prostu ją troszeczkę tutaj, wiecie, opanować, bo naprawdę robiła się już ogromna. I to są jej najnowsze liście, te dwa, po tym cięciu. Tutaj widać, że wszystko zaczyna już powoli wychodzić. O, zobaczcie, nowe wstożki wzrostu. No, kwitnie od czasu do czasu. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy monsterę Lechlerianę variegatę, którą musiałem tutaj ostatnio przyczepić tą trytką. A nie miałem już, wiecie, żadnego. Nie miałem już po prostu tej zielonej taśmy. Dzisiaj przyszła i muszę ją tak jeszcze kilka razy tutaj przyczepić, żeby to się jakoś lepiej trzymało. No i czekamy na większe liście. Tutaj w ogóle piękna wariegacja, zobaczcie. Tu coś taki listek jakiś jest, nie wiem, nieforemny. To jest jeden z najnowszych. Ale rośnie sobie. Rośnie. Żyje, ładnie wygląda. Ja mam cały czas jeszcze na dole, słuchajcie, w zakamarku stoi moja ogromna, jak to się nazywa, no, witryna, ale gdzie ją tutaj postawię? I takie rośliny właśnie, jak na przykład ta tutaj stojąca monstera oblika, też chciałaby właśnie stać w witrynie, bo jak może widzieliście u Eweliny i jej dżungli, właśnie ona stoi w witrynce i rośnie. Niestety poza witryną sobie nie radzi. No i co zrobić? Tutaj mamy arokarię. Ktoś się pytał właśnie, czy mam arokarię. Rosną sobie, one są przesadzone. To jest tamta z tamtego roku. To kupiłem właśnie w tym roku. Zabrałem ze spożywczego. Tak stała sobie i tam jeszcze była jedna taka niedobita i mówię, biorę ją, bo dlaczego miałaby też ta również skończyć jak tamta.
po 15 maja wydaje mi się, że je obie wystawię, słuchajcie, do nadwór, postawię je do cienia, tak do takiego, na takie miejsce, gdzie słońce zachodzące będzie mogło ich po ich tutaj tych pięknych listkach muskać. No i słuchajcie, pociąłem mojego filodendrona atabłęce, ponieważ on tutaj miał kilka liści, potem nie było nic i potem wypuścił liścia i za chwilę nowego liścia i postanowiłem, że potnę go, bo to mi się w ogóle nie podobało. Ja chcę, żeby on tutaj, wiecie, od dołu rósł i mam nadzieję, że niedługo on tutaj wypuści kolejnego liścia w stożek rostu, wzrostu i liścia i będę mógł go przyczepić i on sobie będzie mógł fajnie tutaj sobie dalej iść. Kaktusiki tutaj dalej jeszcze stoją, potem powędruję oczywiście na dwór. Widzicie, Aloesa, kochają koty. No, tutaj mamy filodendrona. To jest filodendron Fantasy. Tak sobie już za 2 lata na tym patyku sobie stoi, rośnie i nic się nie dzieje. Znaczy w tym sensie, że dopiero teraz mu się może zaczęły liście powiększać. Niech sobie rośnie. Co tu chciałaś, kochanie? Tutaj mamy monsterę Burle Flame i najnowszy liść. Zobaczcie. Przepiękny najnowszy liść. Tak, ja już 3 tygodnie temu w sumie myślałem, że ona wypuści nowego liścia, bo tutaj takiej nabrzmiało. Nawet mówiłem, że niedługo ją rozsadzi, ale niestety trwało to trochę. Liść się pojawił, słuchajcie. I raz, dwa, trzy. Tak wygląda, jest przepiękny. Monstera mi się bardzo podoba. Tu jest jej pierwszy liść z dziurą. Tu jest drugi liść z dziurą. Tutaj mamy filodendrona Giganteum variegata, który ostatnio troszeczkę tutaj przystopował z nowymi listkami. Postanowiłem go trochę mniej podlewać, bo trochę mi się wydaje, że może go przelewałem ostatnio i on miał problem z listkami. Dobra, następna roślinka to tutaj jest filodendron Charonie i on był obcięty. Zobaczcie, tutaj był obcięty. Ja oczywiście ukorzeniłem tę sadzonkę. Tutaj jest, patrzcie, tygrys pokojowy. Tygrysie, pokaż się. I po obcięciu, zobaczcie, jaka piękna łodyga wyrosła, a z niego już naprawdę taki sympatyczny liść. Jest już różnica, nie? W liściach. Ten, a ten. Wychodzę z założenia, że takie filodendrony właśnie, kiedy kupujemy, sprowadzamy je z Ekwadoru albo skądś tam, coś tam, należy je po prostu przyciąć i pozwolić im. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale one dostają wówczas takich wielkich liści. Łodyga staje się coraz to grubsza i ładniejsza. Tutaj mamy filodendrona Beauty. To jest przedostatni liść. Tutaj wychodzi następny. I kablarnia na ścianie oczywiście. Filodendron Beauty też się kwalifikuje do cięcia, słuchajcie. Tylko nie wiem jeszcze kiedy, ale go potnę, bo chciałbym właśnie tą donicę mu zmienić i chciałbym właśnie te tutaj, widzicie? Tu są też dwa, to są dwie inne sadzonki jeszcze. Tak sobie jakoś dziwnie radzą. Tutaj muszę zajrzeć. O, to jest najnowszy liść tego drugiego. To jest najnowszy liść tego pierwszego. I obciąć to po prostu, żeby każda sadzonka miała po dwa liście i zasadzić większe, coś większe i dać jakiś solidniejszy po prostu palik. Dobra, teraz przechodzimy na górę do hoi. Taka lekka aktualizacja. Tu może jeszcze zwrócimy uwagę na moje anturia. Słuchajcie, dzisiaj byłem u lekarza pobrać krew, oddać krew na badania i na EKG byłem i straciłem przytomność. I taka była akcja, nie wiadomo co się w ogóle stało. No i ja się śmieję, bo wiecie, bo w tym ostatnim czasie to się w ogóle jakieś cuda dzieją. Jak nie poparzenie ręki, to mnie papuga w głowę ugryzła. Ta jedna z najmłodszych, Gertie, bo wystraszyła się mojej właśnie ręki z bandażem.
A dzisiaj mi się tak słabo zrobiło. Normalnie czułem, że się w siebie zapadam i mi było tak niedobrze, tak było mi źle. No i obudziłem się, jak oni już mnie, wiecie, tłukli po gębie. Normalnie szok. Godziny czasu jeszcze musiałem leżeć, zanim miałem siłę w ogóle się podnieść i normalnie mówić. To była tragedia. Dobrze, że miałem jeszcze dzisiaj wolne, bo ja nie wiem, jak ja bym pracował. Nie pracowałbym, ale cały dzień zmarnowany, bo jestem do tej pory jestem jakiś taki, nie wiem, taki jestem po prostu, jak to powiedzieć, słaby. Tragedia. Anturia rosną pięknie. Skończmy ten temat chorobowy. Jestem jeszcze, wiecie, młody. To jeszcze czas będzie potem na choroby. Tutaj mamy jakiegoś filodendrona, który wypuścił pierwszego liścia właśnie po cięciu, bo on też również długo wypuszcza taką długą odygę. Nie było liści, to mu się rozwinęło ostatnio. To jest nieznany filodendron. Patrzcie, jakie półki tutaj po podlewaniu brudne, bo niekiedy coś się wyleje albo co. Nie wiem, co to jest za anturium. To też jest jakiś import w sumie. W sumie myślałem, że już go będę musiał pożegnać, ale patrzcie, rośnie sobie, wypuszcza listka za listkiem, są coraz większe, coraz dłuższe. No to jest moje tutaj ukochane anturium. No właśnie, Vici, chyba Vici, Vici, coś w tym stylu. Człowiek się nie uczył, to teraz nie umie, nie? No i tutaj mamy anturium regale. Tu jest moje metalikum, również piękne. Tam z tyłu też jakieś jest, wypuszcza właśnie nowego liścia. Nie wiem, tutaj na dole mamy jakieś dwa, które nie chcą. To dobra. Tutaj mamy następne anturium. I to jest ostatni właśnie jego liść. Tak myślałem ostatnio, żeby te wszystkie anturia, na przykład te padlifolium, żeby je wsadzić do jednej doniczki wiszącej, takiej większej i z każdej strony posadzić tę roślinę i zawiesić przy oknie. Ale nie wiem, naprawdę, bo tutaj mają też nie za bardzo słońca, jasności w sumie, ale z tyloma roślinami tutaj co jest, to ciężko w ogóle coś, słuchajcie, zorganizować. To jest moje Palidiflorum variegata. Też pięknie rośnie, nie mogę narzekać, rośnie bardzo ładnie. Wypuszcza coraz to większe, dłuższe liście. To jest ostatni listek. Ma mniej wariegacji, niech ma mniej, ale niech rośnie. Oczywiście łosie rogi. Radzą sobie również znakomicie. Tu jakieś mam anturium. Zobaczcie. Które puściło nowego listka i ten listek wygląda w ten sposób. I nie rozumiem teraz, co to może właśnie być. No i tutaj mamy królowe. Wszystkie trzy wsadziłem do jednej doniczki. Do jednej doniczki i może akurat będziemy mieli niedługo tutaj jakiś sposób, zorganizuję tą z dołu witrynę. Może tutaj po prostu, jeżeli tutaj wszystko przejrzę sobie i zobaczę, co mogę do witryny wsadzić, co mogę postawić znowu na miejsce tych roślin, które będą w witrynie, to będę mógł po prostu czegoś tutaj z jakiegoś regału może, wiecie, zrezygnować, bo ten regał, ta witryna, ona jest metr szeroka na metr głęboka i dwa wysoka. To jest ogromna. Ja, to nie jest tak, że sobie ją tutaj wstawię, a potem nie będę miał po prostu, wiecie, miejsca, żeby wstawić coś innego, nie? Znaczy nie wstawić, bo będę musiał z czegoś tutaj po prostu zrezygnować, ale nie wiem w ogóle z czego, co i jak. No tutaj łosie rogi, odratowane po zającach w tamtym roku, po królikach. Pięknie rosną. Tu są te ostatnie, co pościągałem z desek, co nie chciały ciągnąć wody sznurki. Tutaj już widać, że zaczyna się co dziać, czyli zaczynają pić i sobie rosną. Tutaj też te winnicki chyba, czy coś w tym stylu. Też fajne, teraz twarde liście. Pobiera wodę. Stemaria, Elephantites. Tutaj mamy Ridlieli. Coś tam z Marią, ale nie pamiętam. No, tutaj mam jeszcze małe anturia. Ja je podostawałem kiedyś właśnie
przy okazji gdzieś alokazję, wariegata, ona teraz troszeczkę jest tutaj poobijana, słuchajcie, bo kwiat za kwiatem, no i te kwiaty musiałem poobcinać. Tutaj też Frydek puścił kolejnego listka. Tutaj mam brudny słoik z tymi moimi kalaetami, kataleami. Zabrałem stamtąd, postawiłem tutaj, one potrzebują tak dużo, wiecie, jasności i jest ok. No, tutaj jest jeden filek, tu jest drugi. Tutaj mamy też takie o cuda. To muszę też przesadzić, takiej małej doniczce jest. Doniczka, a już puściła, bo ona była tutaj przyczepiona, wiecie, do... Przyczepiona była do... ten roślina do doniczki i muszę to przesadzić, dać palik, niech rośnie. To jest mamej chyba, mi się wydaje, jeżeli się nie mylę. Tajka trochę ustała w miejscu, bo zmieniłem jej miejsce, nie stoi teraz przy oknie, stoi teraz tutaj pod lampą. Ona tak rośnie, słuchajcie, że lubię tą roślinę, ale zajmuje dużo miejsca i jest troszeczkę taka ciężka, żeby ją ustawić, wiecie? To jest jakaś monstera, nie pamiętam, odczepiła się, muszę przyczepić, spadła. No, tutaj mamy brandiantanum, które ostatnio ratowałem, zobaczcie. Zaczęły się ładne listki znowu tworzyć. Ja po prostu przywiązałem, no i sobie radzi, zobaczymy, niech sobie radzi. No i dobrze, przechodzimy do hoi. Tutaj karnosa oczywiście. Oh, muszę uważać, bo mi się tak zakręci, mi się niekiedy wełbie jeszcze, wiecie, że normalnie szok. Karnosa ma obecnie raz, dwa, tutaj następny, trzeci pędzik do kwitnięcia. Tutaj też właśnie przekwitła na tym jednym pędzie. To wydaje mi się, że chwilę potrwa, zanim zacznie znowu kwitnąć. Co mnie tutaj fajnie cieszy, słuchajcie, ta hoja właśnie Manipurensis wzięła się do roboty. Zobaczcie, to są najnowsze liście. O, tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci, czwarty. No i zaczęła wreszcie od dołu rosnąć. I pojawiły się pierwsze korzenie, co mnie bardzo cieszy. Wełnowców tak dużo już nie widać, a jak coś tam gdzieś coś widzę, to zaraz ściągam. Oczywiście cały czas psikam. Psikam i no... Chyba powoli zaczynamy wszystko dostawać, wiecie, w garść. To jest hoja. No właśnie. Jak ona się nazywała? Nie powiem wam teraz. Gdzieś tu było coś przyklejone przecież, nie? Mniejsza z tym. Nie wiem, tam z tyłu musi być nazwa. Zobaczcie, jakie piękne, wielkie liście. Piękne, wielkie liście. To są najnowsze. Ona tutaj mi obeschła troszeczkę, ale tutaj wychodzi następny liść. To jest przedostatni i to jest ostatni. Hoja Gigas też zaczyna tutaj naprawdę sobie świetnie radzić. Jestem nią zafascynowany. Jeżeli mi zakwitnie, to będzie naprawdę, będę szczęśliwy. Kolejna hoja, która mnie bardzo, bardzo urzeka, no to jest ta właśnie hoja Undulata, która wypuściła pięknego liścia ostatnio i tutaj piękny pęd do góry. Czekamy, trzymamy kciuki, niech rośnie. Słuchajcie, następna undulata, w ogóle ona oszalała. Już wam pokazuję, tylko odstawię tą tutaj. Ona oszalała, zobaczcie, wypuściła chwilę po tym, jak ją kupiłem. A jest tutaj dziad. Tu też? No, jest i tu. Zaraz to wyciągnę patyczkiem do uszów. Wypuściła masę trzy. Trzy pędy. I to są najnowsze jej liście. Rośnie jak szalona. Rośnie tak samo jak szalona, jak Kornelia, którą właśnie słyszycie. Nie spodziewałem się, bo pisaliście, że trudna jest, ale zobaczcie. Szał ciało. Tutaj mamy karnosę Silver Greaves,
Grus, Grifs, Grows. I ona też, mimo tego, że ją tutaj przygiełem lekko, zaczyna pięknie rosnąć i trzeba będzie niedługo jej też kupić właśnie, słuchajcie, podpórkę i ją postawić. Tutaj następna choja, która się pięknie tutaj zaczęła rozrastać. No i mamy tutaj na przykład jeszcze choje belle variegate. I ona ma pąki wreszcie. Bo ona tutaj robiła te pąki często i te pąki jej opadały. No i tutaj prawie jej opadły z drugiej strony. Ale tutaj są, może akurat zakwitnie jeszcze. Ta też tutaj szalona ma kolejne pęki. No i tutaj to cudo, zobaczcie, ciemno jest od tych lamp, ale zobaczcie, jak pięknie zakwitło. No niestety, telefon mi się wydaje nie odda pięknych tych kolorów, są bordowo-białe kwiatki. Następne listki to jest, nie powiem wam, choja latifolia. Zobaczcie, jakie piękne liście tutaj wielkie wypuściło. Ciężko tutaj z tymi lampami nagrywać, ale dobra, to jest to. Tutaj mamy choje, poczekajcie, choja, kurde, no mam tą nazwę, multiflora, jawanika variegata. Pierwszy raz zakwitła i ona zakwitnie i ona tam już, widzicie, przy ostatnim listku tutaj na górze ma kolejny pęd kwiatowy. No i co mnie tutaj dzisiaj właśnie zdziwiło, że następna choja puściła pędy kwiatowe. Jednego. Coś tu może gdzieś jeszcze jest? To jest Eskimo chyba? Czy Matilda? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia, musicie mi wybaczyć. Ta też Fishtail. Też sobie znakomicie radzi. Tutaj ona była też zaatakowana, słuchajcie. Zaatakowana była tym dziadostwem, jak to się nazywało, wełniakiem, wełnawcem, ale udało mi się wszystko tutaj chyba zmasakrować. Tutaj też coś rośnie w środku, nie wiem co to jest. Ja dostałem kilka szczepek właśnie od naszej Pauliny z kanału Zielony Listek na YouTubie. Zwykłą i tą właśnie ze spleszem kupiłem sobie w internecie. I ta zwykła od Paulinki to jest chyba ta, mi się wydaje. Ale sobie radzą. Ładnie rośnie. Miałem kiedyś dawno temu, ale niestety nie przeżyła. No, co zrobić? No i tutaj mamy kolejne choje. Nic nowego. Teraz wam pokażę. Zobaczcie, tutaj mam wszystkie sadzonki, które pocięłem. Już wam pokazuję. Tutaj są wszystkie sadzonki roślin, które pocięłem. Nie wszystkie, bo mam jeszcze jedną w sumie taką donicę. To jest taka, wiecie, doniczka z Ikei. Tutaj mam wszystkie filodendrony. Mam też trochę cebu blue. Jest frydek. Nie, frydek? Nie, jak on się nazywa ten filodendron? Nie frydek. Felix. Tutaj mamy epipremnum. Nie pamiętam dzisiaj w ogóle nic. Wy wiecie, co to jest, napiszecie. No, to by było na razie tu na tyle. I wam pokażę, co się budzi. Słuchajcie, patrzcie, tutaj budzi się Stefania Erekta. Mam dwie. Ta się tutaj niestety nie z tego środka się wybudza, tylko gdzieś z boku. I ją codziennie obserwuję, codziennie tutaj zaglądam, czy przypadkiem coś się nie dzieje. Boże, jakie to są te szyby, te szybki, te półki brudne, trzeba się brać do sprzątania. Ta tutaj, no niestety, ma problem. One są obie, ta jest w lechuzie, a ta jest w ziemi i tu jest nasypane jest takiego po prostu żwiru. No, czekamy. Niestety z tymi lampami to taki jest dramat, wiecie, może tutaj osłonię trochę ręką. Patrzcie, tutaj właśnie ta kwitnie, zobaczcie. Tu tam są z tyłu kwiatki, tu są z przodu kwiatki. To jest ta Gracilis. No i tutaj mamy tą paprotkę, zobaczcie, posadzoną.
Nie wiem, czy będzie dobrze widać. I tam jest z tyłu właśnie tygrys. One są na wizji robione. No i się, zobaczcie, zaczynają tutaj powoli już rozrastać. I tutaj widzę, że z boku nawet chyba wychodzi coś nowego, jakiś nowy pęd w tej paprotce. No i tutaj mamy... Boże, jaka to jest hoja. No ale radzi sobie, wiecie, ona podeschnie troszeczkę zawsze. Ja ją zawsze trochę lepiej podleję. Nie pamiętam dzisiaj w ogóle nic. No i na koniec pierwszej części epipremna, które szaleją. Zobaczcie, tu jest epipremnum kujang gold flame. Niestety bez gold flame, ale za to zaczęły pojawiać się, pojawiły się tutaj, patrzcie, pierwsze dziury. Bardzo ładne epipremnum. Tutaj, o, zobaczcie te wielkie liściory. Źle nie widać, bo jest, zobaczcie, pod światło, ale zobaczcie, jakie piękne liściory. Piękne, wielkie, długaśne. Jestem bardzo ciekawy, jak on będzie wyglądał, wiecie, jak on trochę podrośnie i jak te liście wielkie w sumie rosną. Tutaj mamy Epipremnum cebu blue variegata, która tą variegatę ma. Nie wiem, czy będzie widać, bo jest naprawdę tak, tutaj bije po oczach z tego okna. Cebu blue variegata, tutaj jest trochę variegaty, ale trwało to, żeby ta variegacja znowu wróciła. Listki coraz większe i większe. Słuchajcie, ja nie wiem, ale mi się wydaje, że dużo w tym wszystkim zasługi to jest właśnie tym moim ostatnim zakupionym nawozom Farbio. Ja wam pokażę jeszcze raz na koniec. Tutaj mint, epipremnum mint. Co drugi liść z dziurką. Sympatycznie, prawda? No sympatycznie. No tam mamy jeszcze jedno. Tutaj mamy znowu epipremnum cebu blue variegata, ale tak jakoś tak chce, niech robi co chce. No i tutaj mamy, o, zobaczcie, jakie piękności rosną. Trzeba będzie je wiązać, ja już mówiłem ostatnio, że trzeba wiązać. To jest epipremnum nie pinnatum, tylko to drugie. Ja mam, mówię, nie mam dzisiaj absolutnie pamięci, nie wiem co się dzieje. Jestem jeszcze taki poturbowany, ale chciałem wam... No i epipremnum King Jungle. Zobaczcie, jakie piękne. Zobaczycie, pięknie pod słońce. Tutaj oczywiście muszę również przyczepić, ale ma naprawdę bardzo, bardzo ciekawe wybarwienie liścia. Dobrze, rośnijcie sobie. Tutaj mam takie wszystko na raz posadzone. Pink Princess. Tutaj mamy cebu blue, które no, zaczyna już otworzyć liście. Zobaczcie, takie porządne liście z dziurami, ale jeszcze nie jest do końca taki nie jest, wiecie, efekt, na który czekam i wydaje mi się, że go tutaj dziabnę. Dziabnę go. O, tutaj moje szczawiki, koty wchodzą tutaj na górę i żrą. Ostatni liść mojej Pink Princess. Tutaj mamy znowu Discoree. Nie pamiętam dzisiaj nic, naprawdę, wybaczcie. Możecie tutaj sypnąć łapkami w dół, ale nie pamiętam. Discorea, Discolor. O, chyba tak. No i nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że mam właśnie taką tutaj na suficie wielką tetrastigmę, która idzie do okna, a od okna idzie tutaj. Zobaczcie. Tutaj wszystko zaczyna się zwieszać i rozwijać. Dżungla rośnie niesamowita. O. I aż tutaj koty wywaliły z kolejnej doniczki ziemię. Tutaj latifolia. Bałem się trochę o nią, bo myślałem, że nie będzie chciała, ale patrzcie, tutaj puszcza nowe liście, pęd. Tuna się tutaj połączyła znowu z drugą hoją, którą dostałem właśnie od Paulinki. Tutaj mamy
Jeszcze następne hoje, ta jest też bardzo fajna, bardzo ładnie rośnie. Paprocie oczywiście. To takie były, ta doniczka z tymi paprociami to było taki był, wiecie co, umarlak od Justyny i zobaczcie. Radzi sobie. Tutaj mamy znowu hoje. Jak się hojo nazywasz? No, zapomniałem, jak się nazywasz. Oj, wybaczcie, naprawdę. Wyłączyłem te wszystkie nawilżacze teraz, żeby tutaj mi nie parowało. No, wiadomo, to tutaj rotundiflora, nie wiem, mi się wydaje, że może jakieś ma problemy z korzeniami. Trochę rosło, trochę wypuściło, ale niestety nie do końca. No, o, jakie piękne. Jaki piękny kwiatek, zobaczcie. No, taka to jest chora? Hoja? Imbrykata? Na pewno. Ja miałem napisane tutaj, przyklejone na słoiku, ale ten słoik gdzieś się... Gdzie ja go postawiłem z czymś? Teraz nie pamiętam. Wiecie co? Boże. No dobra, miesza z tym. Tutaj tygrysek, też posadzony na jesień w tamtym roku. Się rozrasta. No i tutaj mamy, zobaczcie, kolejnego liścia Anthurium luxurians. Przepiękny. No, tu zajrzymy znowu i jest nasz pijak. Jak to się nazywa? No, wiecie, pijak variegata. I mam nadzieję, że to jest hoja imbrykata, że to jest ona, że nie pomyliłem tutaj nazwy. Zobaczcie, ona rośnie przyczepiona właśnie na kijek. Ja mam tutaj pewien pomysł, czekam na paczkę z Amazona i będziemy coś fajnego kombinować. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam Was. Kolejny odcinek, kolejna część tutaj omawiania tych przedmiotów, roślin. Za kilka dni ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!